Zadanie. Dany jest stożek o wysokości 4 i średnicy podstawy 12. Objętość tego stożka jest równa. No właśnie, ile? Wykonajmy rysunek do zadania. Tutaj mamy stożek, wysokość jest 4, promienie połowa średnicy, czyli 6. Wypiszmy też wzór na objętość naszego stożka, 1 trzecia pole podstawy razy wysokość. W polu podstawy oczywiście mamy pi r kwadrat. Wszystko mamy tutaj do obliczenia tego zadania. Warto przypomnieć, że wzór na objętość jest w tablicach matematycznych podczas matury. Więc liczymy. 1 trzecia pi przepisujemy. R to 6, więc napiszemy 6 do kwadratu razy h to 4. Równa się. 1 trzecia pi. 6 do kwadratu to 36 razy 4. Tutaj skrócimy sobie na 3, trzymamy 12, 4 razy 12, 48 pi. Zaznaczamy odpowiedź D.